To jest zrzut ekranu z ćwiczenia z portalu Khan Academy. Ćwiczenie dotyczy intuicyjnego zrozumienia współczynnika korelacji. Podane są cztery różne współczynniki i musimy je dopasować do poszczególnych wykresów punktowych. Na portalu Khan Academy to ćwiczenie jest interaktywne i pozwala przeciągać myszą ramki ze współczynnikami i przesuwać je w tabeli. Celem tego ćwiczenia nie jest dokładne obliczenie współczynnika korelacji dla każdego z wykresów to zrobimy w przyszłości, na innym filmie. Tutaj chodzi o intuicyjne zrozumienie tego, co mierzymy przy pomocy współczynnika korelacji. Generalnie chodzi o to, że poprzez współczynniki korelacji chcemy dowiedzieć się, jak dobrze model liniowy potrafi opisać zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. Na przykład, niech na osi pionowej znajduje się zmienna Y, na osi poziomej zmienna x i kiedy wartość x jest niska, wartość y również jest niska. Kiedy x jest trochę większe, y również jest trochę większe. Kiedy x jest jeszcze trochę większe, y znowu jest większe. Kiedy x jest jeszcze większe, y też jest jeszcze większe. Takie dane model liniowy będzie opisywał bardzo dobrze. Bardzo łatwo jest na takim wykresie narysować prostą. Będzie ona przechodziła przez wszystkie punkty. Dla tak rozmieszczonych danych, jak te cztery punkty, współczynnik korelacji R będzie wynosił 1. Model liniowy doskonale przybliża dane na tym wykresie. Współzależność na tym wykresie jest dodatnia. Kiedy wartość jednej zmiennej rośnie, wartość drugiej zmiennej również rośnie. Kiedy wartość jednej zmiennej maleje, wartość drugiej zmiennej również maleje i odwrotnie jak wyglądałby wykres zależności dwóch zmiennych, dla których współczynnik korelacji wynosi minus 1. Również byłaby to sytuacja, w której model liniowy działa bardzo dobrze, ale jeżeli współczynnik korelacji równy jest minus 1, to kiedy wartość jednej zmiennej rośnie, wartość drugiej zmiennej maleje i odwrotnie. Narysujmy znowu układ współrzędnych i narysujmy zestaw danych, dla których r wynosi minus 1. Na przykład, kiedy y jest względnie duże, a x małe, niech y trochę zmaleje, a x trochę wzrośnie, kiedy y znacznie zmaleje, niech x też znacznie wzrośnie. I jak widać na tym wykresie, kiedy y maleje, x rośnie. I odwrotnie, kiedy x rośnie, y maleje. Wartości zmiennych x i y dla kolejnych punktów zmieniają się w przeciwnych kierunkach. Ale nie zmienia to faktu, że znowu bardzo łatwo jest narysować prostą, która pasuje do tego wykresu. I znowu będzie ona przechodziła przez wszystkie punkty. Dla takiego zbioru danych r równe jest minus 1. Gdyby r równe było 0, to dane w takim zbiorze byłyby tak rozmieszczone na wykresie, że dobre dopasowanie prostej w ogóle nie byłoby możliwe. Dla r równego 0 wykres mógłby wyglądać na przykład tak. Tutaj punkt, tutaj punkt. Tutaj punkt, tutaj punkt, tutaj punkt, jeszcze tutaj jakieś punkty, niekoniecznie muszą dane być tak równo pookładane. Widać, że do takich danych nie bardzo daje się dopasować prostą. Moglibyśmy spróbować na przykład tak, ale równie dobrze mogłaby to być taka prosta. W takim przypadku model liniowy niezbyt dobrze opisuje zależność pomiędzy dwoma zmiennymi. Spróbujmy zastosować tę wiedzę do czterech wykresów punktowych przedstawionych w zadaniu. Na początek spróbujmy na oko dopasować jakiś model liniowy do każdego z wykresów. Istnieją różne metody służące temu, żeby dopasować odpowiedni model liniowy do danego zestawu danych, danych tak chaotycznie rozrzuconych jak te. Tutaj narysowałem perfekcyjnie rozrzucone dane, przynajmniej dla r równego minus 1 i dla r równego 1, ale w życiu dane tak perfekcyjnie. Rzadko się rozkładają, rzadko leżą dokładnie na prostej. Raczej wygląda to tak jak na tych wykresach. Wykres A. Gdybym chciał narysować prostą, to chyba powinna ona wyglądać tak. Tak, żeby odległości od punktów do prostej były jak najmniejsze. Wśród tych zielonych punktów widać pewien ogólny trend. Po lewej stronie wykresu wartości Y są wysokie, a wartości X dosyć małe. Kiedy przemieszczamy się w prawą stronę chmury zielonych punktów, to x -y są coraz większe, a y coraz mniejsze. W takim razie współczynnik r musi być mniejszy od zera, znacznie mniejszy od zera. Wykres A wygląda podobnie jak ten wykres. Jeżeli spojrzymy na możliwości wyboru wartości r, to pierwsze dwa współczynniki są dodatnie, więc nie pasują do wykresu A, trzeci jest prawie równy 0. 0,02 to prawie 0, oznacza to, że prawie nie istnieje korelacja pomiędzy x i y. Według mnie do wykresu a pasuje współczynnik minus 0,72. I tak zapiszmy. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że gdyby nie było tych czterech możliwości wyboru, to nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób, patrząc na ten wykres, powiedzieć, że współczynnik r wynosi minus 0,72. Bez obliczeń nie ma szans, żeby to określić. Ale intuicyjnie mogę powiedzieć, że współczynnik na pewno jest ujemny. Mogę też oszacować, że korelacja jest dosyć silna. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że po lewej stronie wykresu x -y są małe i y duże, a dla punktów po prawej stronie x -y są duże, a y małe. I dlatego szukamy współczynnika, który jest bliski minus 1. Ten jest najbliższy minus 1. Wykres B. Znowu narysujmy prostą, tak jak się na pierwszy rzut oka wydaje, że powinna ona wyglądać. Narysowanie szybko i od ręki nie będzie dokładne, ale pokaże ogólny trend wśród danych na wykresie B. Myślę, że tak jest ok. Zależność znowu jest dosyć silna. Jest tylko parę punktów, które znacznie odstają od tego trendu, które leżą dalej niż pozostałe punkty. Taka korelacja na pewno jest korelacją dodatnią. Po lewej stronie wykresu dla x'ów o bardzo małych wartościach, y są takie jak widać, leżą w okolicy piątki. I kiedy przemieszczamy się w prawo na wykresie, wartości x rosną i wartości y również rosną. Korelacja jest dodatnia i według mnie jest bardzo dodatnia, jest dosyć silna. Mamy dwa dodatnie współczynniki do wyboru, są dosyć podobne. Chyba nie bardzo wiadomo, który z nich jest lepszy dla wykresu b. Zapiszmy obydwa. R równa się 0,65 albo R równa się 0,84. Zostawmy na razie w ten sposób, przejdźmy do wykresu C. Na tym wykresie wszystko jest wszędzie. Wygląda on podobnie jak ten wykres. Właściwie nie wiadomo, jak tu wrysować prostą. Albo mówiąc inaczej, jakkolwiek narysujemy prostą, to zawsze będzie tak samo źle. Tak jest dobrze albo źle. W ten sposób jest. Tak samo dobrze, albo tak samo źle, albo może w ten sposób. Nie ma tu żadnego kierunku, żadnego trendu. Trudno powiedzieć, czy kiedy zwiększają się wartości X dla kolejnych punktów, to wartości Y też się zwiększają, czy może bardziej zmniejszają. Te dane nie są skorelowane w żaden sposób, czyli współczynnik korelacji powinien wynosić 0 albo być bardzo bliski zera. Tak jak ten współczynnik. Wpisujemy dla wykresu C R równe. Minus 0,02. Zresztą, może rzeczywiście powinniśmy narysować jakąś prostą, lekko nachyloną w prawo, czyli prawą stroną w dół, czyli współczynnik będzie wtedy ujemny, ale nawet jeżeli to zrobimy, to jest tyle punktów na tym wykresie, tak bardzo od takiej prostej odległych, że taki model liniowy i tak bardzo słabo przedstawia zależność pokazaną na tym wykresie. Czyli wpisujemy R równe minus 0,02. Został wykres d. Musimy zastosować jeden z tych dwóch współczynników. I wygląda na to, że jest to korelacja dodatnia. x jest małe, y jest małe, i kiedy przesuwamy się w prawo, x rośnie i y też rośnie. I odwrotnie, oczywiście. Można dopasować prostą, na przykład jakoś tak, ale nie jest to korelacja tak silna jak ta na wykresie B. Jest tu dosyć dużo punktów, które leżą bardzo daleko od prostej, od modelu liniowego, czyli model nie pasuje do danych aż tak dobrze jak na wykresie B. Powiedziałbym, że dla danych na wykresie B model liniowy działa lepiej niż dla danych z wykresu D, czyli współczynnik R powinien być wyższy, bliższy jedynce dla wykresu B i niższy dla wykresu D, czyli dla wykresu D R. Równa się 0,65. Dlatego, że mimo że widać jakiś trend na wykresie d, w sumie wiemy, jak narysować prostą, bo widać, jak powinna ona przebiegać, to jest dużo punktów na wykresie d, które leżą daleko od tej prostej. Jest ich więcej niż punktów leżących na prostej albo bardzo blisko prostej. Takich oddalonych punktów od prostej jest znacznie więcej na wykresie d niż na wykresie b. Na wykresie B oczywiście też są takie punkty, ale na wykresie D jest ich znacznie więcej.